shouldn't have gone so deep. Hej, cześć, siema do wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Subnautica. Na start popłyniemy sobie do mojej kapszuły, zgarnę po sobie wypacza po drodze, bo hej, why not? I go sobie zjem od razu. Albo nawet drugie, albo nawet dwa. Ha, gotcha. Będzie dwa, będą dwa. Hop, hop. Obczajmy, co jest tam w radiu. Nie wiem, czy 250 metrów to jest już dno oceanu, ale definitywnie jest to dość daleko. Znaczy daleko. Dość głęboko. Okej, dzielimy sobie wypacza. I płyniemy odzyskać mojego Simofa, którego w tak durny sposób, nie dość, że zostawiłem tam gdzieś, to którego jeszcze zostawiłem obok wraku. Na szczęście nie pływa tam nic, co może go zniszczyć. Mam nadzieję. On co robił, przepraszam? Czy w sumie to nie wiem, czy chcę wiedzieć. Ten już jaki ma zaawansowaną infekcję, cały jest w kropce. W kropkach. Chcesz gryźć, to gryź se złom, a nie mnie. Mógłbym użyć co prawda Seaglida i dostać się tam szybciej, ale nie chcę marnować baterii. Zwłaszcza, że nie mam ani jak ich zasilać, ani jak tworzyć nowych. Ale póki co jest bezpiecznie. No. Teraz mogę w Simofie zawsze uzupełnić, więc nie jest tak źle. No w ogóle te momentalne załadowanie się tego statku, nie? To jest po prostu kosmos. Znaczy statku, tego wraku, a nie tego statku. Dobra, palnik mam. Tak w razie czego. Okej, okay, a czy mi zużyło w sumie prąd przez to włączone światło? 85%. Nie jestem pewien, czy miałem więcej, ale na wszelki wypadek wyłączę to światło. No i spróbuję wejść tutaj i odzyskać ten mój cały osprzęt, jaki tu zgubiłem. Tylko oczywiście pomyliłem kierunki. Ty, co to było? Ty masz tutaj do skanowania. A, konsola pojazdów. Jezu, jak to wali po oczach. Dobra, stop. Gdzie jest wyjście? Tu. I tu. Dobra, tu już do skanowania nic nie ma. O, śpiący bumerang. I śpiący okogon. Wbrew pozorom, je się łatwiej łapie w nocy, nie? Dobra, ten uzupełniono. Podejście drugie w takim razie. Jakie tutaj wlazłem wcześniej? Do góry... A tu są schody, dobra. Dobra, dobra, może nie będzie latarka najpierw. Gdzieś tu było... Zejście niżej. O, tu. Czy... Nie, to nie jest tu. To jest tu, okej, okay. Tędy. Tędy. Jest pron. Okej, okay. 100 sekund. Jezu, ale ten widok utrudnia czasami pływanie. Okej, okay. Dalej płynąłem tutaj. I tutaj. Za chwilę powinienem znaleźć mój... podziemny grobowiec.
podziemny, podwodny, nie podziemny. Znalazłem? Nie jestem pewien. Tak, znalazłem. Poniekąd. O, PDA. Dobra, na spokojnie. W ogóle nie wiem, czy nie mam za głośno tego. Przyciszę na wszelki. Latarka. Gdzie ja tu płynąłem wcześniej? Dobra. Quick. Woda. Woda. I woda. Zajebiście, sama woda. Okej, tędy płynąłem. Tak? Nie. Nie, tędy tu przypłynąłem. Tak jest tutaj, potem poleciałem, że nie ma tutaj moich rzeczy. O kurde. To już pobrałem przecież. Tak, oksygen. No. Nie! No, nie! Jezu, nie wierzę! Ej, no bez żartów! Co to za bullshit jakiś? Że to się nie da pływać normalnie! Co chcę wyjść, to mi się... W sensie, okej, no moja trochę wina, bo żebym się zapędził z tymi poszukiwaniami, ale dlaczego ten tlen tak szybko schodzi? Ja pierniczę. W takich momentach chciałbyś mieć albo już lepszą bootleg, którą kto wie, może dzięki stanowisku modyfikacyjnemu będę sobie w stanie w końcu skrawcić, ale... No, najpierw musiałbym to znaleźć w całości, a chwilowo mam tego tylko chyba jeden z trzech fragmentów. Gdzie to było? O, dobra. A tu... Nie, tu zginęłem przed chwilą, okej. Tu nie jest to samo miejsce. Chyba. Może? No, nie wiem. Ale jeśli to jest to samo miejsce, w którym zginęłem na końcówce poprzedniego odcinka, to jak ja byłem bliziutko, żeby stąd wyjść, nie? Ajajaj. Czy tu byłem? Nie, tu mnie nie było. Kolejna woda. Masz taką salę, to już nie będę tego więcej skanował. Ładowarka baterii, poproszę! Minuta jeszcze, niecała. Jedna na dwa. Daj, please, niech tu będzie druga. No, czwórkę wciskam przecież. Tu nie? Czy to jest ta ładowarka? Jest! Pięknie! Cyk, pierwsze co zrobię, jak do bazy wrócę, jeśli będę w stanie. Okej, okay, opłaciło się to jednak wrócić. Tylko, że tego nie znalazłem wcześniej. O, czy to jest do naprawy? Tak jest. 30 sekund. Tak. Otwórz drzwi. To mnie prowadzi gdzieś dalej, no to muszę wracać. Latarka. I go. Nie, tutaj, tylko w górę. Okręć się. 12 sekund. Tutaj, w górę i pozbawiamy tlen. Okej. Czyli powiedzmy, że w ładowni tego wraku znalazłem już wszystko, co chyba... No może nie tyle, co chciałem, ale wszystko, co chyba mogłem tu znaleźć. Jezu, jak ja wolę ten widok żyroskopowy, nie? Ale taki normalny, który by się dopasowało do tego, jak ja pływam. Bo to można dostać kręćka, jak się tak pływa w takich korytarzach. Chcesz iść w lewo, a tymczasem polecisz w prawo. Dobra, tutaj byłem przed chwilą, a te drzwi, które naprawiłem, są tutaj.
Zobaczmy, co takiego się tutaj kryje. Jakieś kable, trochę prądu. Nie gadaj, że tu się nie kryje nic kompletnie przydatnego. To jest jakieś zdjęcie. Tego nie otworzę. O, czy to jest skrót? O, tu jest znowu ładowarka baterii, pięknie. Dwa tytanu. Jeszcze ładowarka ogi, jakbym znalazł, nie? Tutaj to by był przeszczęśliwy. Uuu, fragment działka grawitacyjnego. 1/2. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nie, od tego się trzyma z daleka, bo wali tak po oczach, że ja nie wiem. Ty kurde, to było takie wejście! O Boże, wystarczyło się tego rozejrzeć tylko dokładniej. Dobra, ale wydaje mi się, że już ten wrak chyba przebadałem wystarczająco. Teraz czas mi znaleźć biom grzybowy i tam poszukać stanowiska modyfikacji pojazdów, czyli Simofa oraz tego całego kombinezonu Pron. Niestety nie mam bladego pojęcia, ile części będzie to wymagało, ani jak one wyglądają. Więc może to troszeczkę zająć. A plus jeszcze w sumie, właśnie, nie wiem w sumie gdzie jest ten biom, nie pamiętam gdzie jest ten biom grzybowy. Ale gdzieś kole Aurory. Czekaj, Aurora jest jak? Aurora jest tak. Czyli no, ustaw, że mi to. Wyjdź. Dziękuję, myszko, że ze mną współpracujesz. Dobra, dziób Aurory jest tutaj, tu jest rufa i gdzieś chyba w kierunku dziobu był ten biom grzybny. Tak mi się wydaje, chyba że to było na rufie. No ale jak do niego w końcu dotrę, albo jak się zdarzy coś ciekawego, no to zrobię cięcie i widzimy się w danym miejscu. A to co to jest? Simof tutaj. Więc co? Przenasz taką salę pojazdów, czyli nic interesującego. Mnie zbytnio. Uff, ale grzmotnąłem temu stalkerowi. Kurka. Nieźle. Dobra, jak to wygląda? Coraz bliżej. O, proszę. Kolejne miejsce z pułapką grawitacyjną. To jest złom. A nie, to nie złom. To jest śmietnik. Masz na śmieci. Okej. Okay. Trochę stylistyka bazy pójdzie w górę, jak będę miał taki fajny śmietnik. Pułapkę? Tak, pułapkę już zeskanowałem, bo nie byłem pewny. Jak to wygląda? No, jeszcze mogę sobie co nieco wziąć. No, złom sobie raczej odpuszczę. Ten tytan już też, bo... Już go mam. Na razie nie chciałem otwierać konsoli w ulepszeń. Chciałem wejść do Simofa. Kurde, nie wiem czy ten... Czy to mnie nie prowadzi w sumie do tego biomu grzybowego. Jest duża szansa, że tego teraz nie wycinam. O! A kurde, myślałem, że ząb opuścił, ale nie. A kurde! Patrzcie gościa! Proszę, mówisz i masz. Z dom Stokera. Na życzenie. Ciekawie, ile razy musi pomamlać taki złom, żeby mu ten ząb wypadł. Good question. Very good question. Okej. Okay. Nie wiem, czy to... Nie, to definitywnie chyba nie jest. O nie! O, tam jest kapsuła. O nie, nie podoba mi się ten cały wielki uskok w dół. Co my tu mamy? Reaktor to mamy. To jest zwykły złom, więc nie ma się co... Jak to wykryto promieniowanie? Ty, czekaj, że co? Wait a minute! Jak blisko Aurory ja się teraz znajduję? No, nie aż tak blisko jak sądzi.
Do góry, do góry, do góry, do góry! Jest noc czy jest zaćmienie? Gdzie jest słońce? Okej, jest chwilowe zaćmienie. Jezus Maria, jak ja tego nienawidzę! Pływasz sobie, że tak masz ciemno jak w dupie. I radź sobie! Kurde, ale chyba w złą stronę płynę. Chyba jednak nie tędy był tam biom grzybny. No ale jak już płynę, no to płynę. Zobaczmy, co odkryję. Stoker sobie zajada. O, tutaj coś jest. Tylko co to jest? Czy to jest konsola pojazdów? Wiem. Tak, no to nie interesuje mnie to. Jest dwóch stokerów tutaj właściwie. Trochę soli. Dużo złomu. Tutaj coś mamy do rozbicia. Już myślałem, że to jest znowu ten, to jest wapno. O, i ruda miedzi akurat z tego wypadła, ładnie. Dużo tutaj stokerów. Czekaj, czy ich duży krewniak też się tutaj gdzieś pałęta. To coś jest? A, coś jest. Pytanie co? Konsola pojazdów, czyli nic mnie interesującego. Okej, naprawione. Jezu, ile ja bym dał za ten skaner, nie? Skaner, za ten sonar. By tak pomógł mi teraz w eksploracji. Ja teraz głównie polegam na słuchu, nie? Jak tylko usłyszę ryk tego czegoś, w tył zwrot i nie ma mnie. Okej, jest to coś. I jest chyba koleżka! Widziałem przed chwilą jego cień. Tak mi się wydaje. Chociaż w sumie nie słyszałem go, on z takiej odległości powinien być słyszalny. Jezus Maria. Super, tego się wystraszyłem. Weź oczy pode mnie, spadaj! To jest co? Też konsola pojazdu, więc nie interesuje mnie to. Światło gówno mi daje. To coś w ogóle śpi? Chyba nie bardzo. Odczep się! Okay, co my tu mamy? Więcej tych. Ja muszę uważać na zgniot. Okej. Złoto. Łopatnica. Kurde, schodzę głębiej. Nie wiem, czy to mi się podoba. I to jest maksimum. Dalej nie popłynę. Za głęboko jest dla mnie. Okej. Okay. Ciemnica... straszliwa. Tak, tak, wiem, wiem. Kurde, zeskanowałbym to, ale boję się wycho... O, więcej tego tu jest, nieźle. Ty... Może tak małe główienka mi tym taranem z tym swoim taranowaniem... Prawie Simofa rozwaliły. Muszę sobie gdzieś przycupnąć i go naprawić. Czyli tak, tam się jeszcze nie wybieram. To jest definitywnie za daleko. Dobra, tu myślę będzie spoko. Lodówka, już była martwa po tym grzmotnięciu.
Naprawmy sobie Simofa. Dwadzieścia minut. Zobaczymy, ile z tego wyjdzie w praniu. Okej, czyli chyba jednak będę musiał za Aurorę się udać, a nie na jej przód. Nie ufam w ogóle tym głębinom. Im bliżej Aurory, tym ja mam wrażenie, jest gorzej. No, dla mnie teraz w szczególności, bo nie mam tego pełnego setu chroniącego mnie przed promieniowaniem. O właśnie, właśnie, właśnie. Cofnij, 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 stary. Co, ty choroby popromiennej chcesz dostać? Lugula chcesz pić? Nie warto. Nie warto. O, niezły wyskok. Nie, muszę mieć ten set promienny. Ty. Co to jest? Czy to jest? Tak, to jest ten gejzer! Nieźle. 60 stopni woda ma. To jest ten gejzer, przy którym się wywaliłem. To jest przy... Tak, tu jest ta moja pierwsza śmierć. Ciekawe, czy będą te moje rzeczy. Są! O kurde! Ale fajnie. Pozbierajmy je. Była szkoda zostawiać. Mieć. Coś... O, super! Odrodziły się, czy jak? Zostań tam! Kurde, miedzi, pięknie. Ołów. Tam. I brak miejsca, okej. To sobie już chyba... Tak, to już sobie normalnie tutaj leży. No ej, wy se jaja robicie? Cztery w jednym miejscu? Czy to jest gwarantowane samobójstwo? Dobra, teraz to muszę zobaczyć, gdzie jest ten gejzer i to zapamiętać. Dobra, ile jestem? Okej, 275 metrów. No, prawie że na wprost od mojej kapsuły. Jakbym miał teraz kompas, to bym wiedział dokładnie, gdzie mam płynąć, no ale niestety. Tego nie przewidziałem. Tu. Jajo. I nic więcej. Zonat. I moja baza. Którą przydałoby się odwiedzić. Dobra. Do bazy. Czy ja coś złapałem do jedzenia? I srebro to moje jedno, pięknie! Czyli już będę mógł sobie też zrobić tamtego tego. Mam ołów w ogóle, co jest najważniejsze. Odzyskałem tam ten ołów. Ja to ołowy chyba nigdzie nie wrzuciłem. Póki co, więc... nie wiem, do litu go dam, bo lit też do bazy wykorzystuję. Więc niech co jest, jest, niech se jest tutaj na razie. Miedź pójdzie do elektryka, klasyka. Masło maślane, no, rym po prostu. Złoto, srebro. Zestaw elektryczny i miedziany przewód chyba potrzebuje, prawda? W sumie jak już takie stoimy, to sprawdźmy tę ładowarkę. Dobra, zestaw to nie. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kompas, tak, miedziany... Ale ja miałem jakiś miedziany przewód gdzieś. Nie wiem, czy w prądzie nie powinien być miedziany przewód. Kurde, działko i karabin po sztuce, no. Jeszcze tylko jedno znaleźć, żeby mieć schemat. O, na sterowni mi został jeden skan. To się chwali.
Kurde, gdzie to jest? O, jest ładowarka. O, też potrzebuję miedzianego przewodu i zestawu elektrycznego. Zajebiście. O Boże, ci co? Jeszcze odkładamy w czasie ten kompas jednak. A kosz na śmieci po prostu z tytanu. Ajajaj. Tutaj szkło się przerobi. Znaczy kwarc się na szkło przerobi. Tutaj co? Zdezynfekowana woda. No te trzy sobie zaraz chlupniemy, to będzie... To się nic nie stanie. Albo sobie zrobimy z tego szkło emaliowane. Wykorzystamy ten z Zamstokera. Tutaj co? Lunówka nie żyje, ale to się za chwilę usmaży. Mam nadzieję. Tytanu wrzucimy. Jaja stworzenia. To mam tutaj. Co, już trzy takie same mam. Tak, tak, wiem. Tutaj coś jeszcze. Z tego co widzę, to nie. Dobra, sprawdźmy. Jest w tym prądzie ten przewód? Jest w tym prądzie przewód. Pięknie. Dobra, czy ja mogę usmażyć tę rybę, czy nie bardzo? Mogę. I teraz tak, po pierwsze potrzebuję zestaw elektryczny, a po drugie chcę wykorzystać to szkło i ząbek, żeby mieć trzecie już szkło emaliowane. Tutaj co? No a teraz ten kompas mi daje, ale kurde... No nie, wydaje mi się, że warto jednak mieć na teraz to możliwość zrobienia już tej ładowarki. Dobra, tutaj uzupełnimy te płyny. Pod piątkę. Sztabka plastali. Ładowarka, ogniw. Pyk. Znaczy ogniw, Jesus. No, chciałbym mieć z tego ładowarkę ogniw. Znaczy z tego też chciałbym mieć ładowarkę ogniw. Ale niestety jeszcze nie mam schematu. Ale ładowarka baterii jak najbardziej w cenie. No to wyciągnijmy teraz bateryjki. Wszystko w sumie. I... No. Dobra. Skaner może zostać. Latarkę wolałbym mieć na full. Oczywiście złą baterię wybrałem. Konstruktor bas może zostać. To ma jeszcze dużo. Te dwie wskakują. Narzędzie naprawcze... A w sumie możemy też wymienić. Pod piątkę niech to wraca, bo już chcę z konstruktora korzystać. Nie będę póki co, więc... Piąteczka i przeładowujemy. A bateryjka do ładowania. Bardzo ładnie. No i się nie będzie energia marnowała z naszego generatora. No tutaj ciągle się to przetwarza. No i okej, no. Póki co. Nawet fajnie wyszła ta wyprawa. Teraz czas wybrać się za rufę Aurory, gdzie powinien być ten cały biom grzybny. Tak więc, no, widzimy się prawdopodobnie na miejscu. Okej, jednak witam się z wami troszeczkę wcześniej, a mianowicie przed tym wrakiem, który trzeba rozciąć palnikiem. Też jestem ciekaw, jakie sekrety on sobie kryje. Więc tak... idźżesz ode mnie, ty skurwysyńska piranio! Pierwsze naprawię Simofa. A po drugie wymienię sobie narzędzie naprawcze na palnik. No, fajny. Potniemy. Jezu, ile to trwa. No ale w sumie są to drzwi z tytanu. Poszło. Co takiego skrywasz? Drugie takie same drzwi.
Okej. Okay. Oby była w środku jakaś kostka odżywcza. W sumie byłoby to bardzo pożądane przeze mnie. Okej, okay, numer 2. Fragment działka grawitacyjnego! Pięknie! Schemat jest już znany. O, kasetka z danymi. Lekka butla o zwiększonej pojemności. Trochę wody. Okej, tu widzę, można było dwa całe działko od razu sobie zgarnąć. Stanowisko modyfikacyjne! Perfekto! Jeszcze jedno. Coś jeszcze? Chyba więcej tego. Zobaczmy, działko, konsola... I... Nic... A, nie! Tutaj... I nie, jednak nie. Dobra, 15 sekund. Simowku mój, ty kochany. Daj mi tlenu. Wejdźmy, sprawdźmy, czy czegoś tu nie pominąłem. Ale chyba nie. A jednak, kurde, da się to otworzyć. Niech tu będzie karabin, proszę. Doładowarka baterii, czyli drugie miejsce, gdzie mogłem to znaleźć. Palnik... Aha, ja... Przepraszam bardzo. Ja nie miałem zdobyć fragment palnika laserowego, który jest za drzwiami, które muszę rozciąć palnikiem laserowym. Ktoś chyba nie przemyślał dokładnie te... A nie, dobra, wróć, cofam to. Jednak przemyślał, tutaj mogę normalnie wpłynąć. Czy coś tu się chowa fajnego? Może jakiś karabin nieruchamiający do przeskanowania? Niestety nie. Dobra, co takiego chowa się w pobliżu? O, fragment sterowni skanującej, czyli ten schemat też już będziemy znali. Tylko pytanie, czy ja teraz bym chciał go wykorzystać. Tutaj pusto. Tylko trochę złomu. Czyli... krótko mówiąc, trochę tytanu. Ten rekin strasznie pilnuje tej skrzynki. Obu tych skrzynek właściwie. Coś tu jest ciekawego? Idź! Weź się ode mnie, odstosunkuj! Ta jest zamknięta. A ta jest pusta! Zajebiście. Czyli zmarnowałem teraz tylko czas. Jak to wygląda? No, trochę jeszcze mogę mieć, ale to najwyżej na powrót będę sobie zgarniał. Na razie. Dobra, czekaj. Aurora jest w tamtą stronę, no to... Grzyby... Właśnie to jest to, ja teraz nie jestem pewien, czy jeszcze dobrze płynę, bo grzyby są albo tam, albo tam. YOLO, w takim razie. Ty, to mógł wejść! Kurde, nie zauważyłem tego wejścia wcześniej. Nie. Chyba, że zauważyłem jednak i coś tu zebrałem. Nie, tutaj coś jest. Ładowarka ogniw, pięknie! 1 na 2. Jest stanowisko modyfikacyjne! Derere, derere. Nice. To mi się podoba. Tutaj woda. Rzadziej by się przydało zgarnąć. Fotel. Są jakieś drzwi. Są drzwi do przespawania. Znaczy wrócić do przepiłowania właściwie. Albo do przepalenia? To jest palnik, a nie piła. Ale w sumie używam lasera, bo to jest palnik laserowy, więc pytanie, czy ja to palę, czy ja to tnę. Mi się wydaje, że raczej to pierwsze. Wróć, to drugie. O, kostka odżywcza, bardzo ładnie. Jeszcze jedna kostka odżywcza, tutaj drugi
fragment stanowiska i jakiś schemat. Wzmocniony skafander nurkowy. Ciężki skafander z włókien syntetycznych zapewnia 50% ochrony fizycznej oraz większe szanse przetrwania w ekstremalnych temperaturach. Wow, fajnie. O, i proszę, całe stanowisko modyfikacyjne mogą tutaj znaleźć. Ej, bailando. Tutaj, do otwarcia. Nie. Czyli to już będzie koniec. To już to jest zamknięte. Okej, czyli... Wychodzimy stąd. To jest... Stacja dokująca, to jest to mi... To jest to! Ile? 1/2. Dobra, czyli muszę się tutaj koniecznie rozejrzeć. Może jest tutaj gdzieś obok jeszcze kolejny fragment. O, może to? Proszę, niech to będzie to. Niech się ta wycieczka nie okaże bezwartościowa. A to w sumie nie jest aż taka... Jest stacja dokująca! Kurde, było się rozglądać. Było się rozglądać wcześniej. Pyk, kolejny fragment. Dobra, no to już wiem, co będę stawiał. Dalej. Jezu, ciemno tutaj w dupie. Szczęście nie było tutaj nic dużego, trącego mordę i chcącego mi zjeść. Krzesło biurowe. Kolejna rzecz do skanowania. Tutaj co? Fragment reaktora termalnego. Ale to już zgarnęliśmy wcześniej. No nie pamiętam, gdzie dokładnie. Czy tutaj jeszcze jest coś wartego uwagi? Czy już tak średnio? Co to jest? Rubin! O kurka! Coś rzadkiego. Kolejna miejscówka. Tam kolejny rubin. O, jeszcze jeden. Dobra, niewiele czasu, ale mam Simofa tutaj. Kurde, poleciałbym gdzieś tutaj niżej. Chociażby tak tylko z Stiglidem. No, weź mi tego Stiglida, typie. Co, ty chcesz umrzeć? Tym razem z własnej głupoty? Dobra, spróbuję podpłynąć troszeczkę bliżej. Do góry. Dobra, to jest maksymalne, na co mogę pozwolić. Dobra, nie będę pływał nigdzie dalej, tylko się tutaj troszeczkę rozejrzę. Kolejny rubin. Przestrzenia... To jest ten biom, który wypatrzyłem gdzie wcześniej. Kolej tej wyspy drugiej. W ogóle tej wyspy? Dobre pytanie. To ja już mam. Zostaw mnie w spokoju. Co to jest? Ładowarka ogniw? Pięknie. Dobra, dziabie mnie trochę ta roślina. Ale ładowarka ogniw jest moja. To najważniejsze. Okej, mam wystarczająco tlenu. To jest nieduży kwarc. Odczep się. Zostaw mnie. O, typie! Daj se siana! Już! Dziwuj stąd! No. Kurde, bo tam jest takie coś, chciałem to zabrać. O! Zajebiście. Co my tu mamy? Galareciak! Okej. Okay. Lokalne formy życia. O, i okej, mogę go wziąć. Żarowniczka. Kolejna rzecz do skanowania. Ja pierdzielę. Prawie 300 metrów pod wodą jest. O, co to było? Świetlik skalny. Okej. Okay. Poskanuję go czy nie? Jest. Dobra, trójka i do Simofa po tlen. I kurde, poszedłbym tam jeszcze dalej, ale coś mi się wydaje, że to będzie bardzo ryzykowne, nie mając Simofa bliżej. Dobra, zjedzmy coś.
kosteczka, coś wypijemy. Dobra. Jestem zadowolony. Ukontentowany. Wręcz bym powiedział. O, fajny track teraz leci. Bardzo ładny track leci. Kolejne jajo. Nie zdziwię się, jeśli to będzie jajo tego Regina. Oj, są te moje wejście do jaskiń. I są wioskowce. Jest srebro! Trochę ołowiu. I dwie rudy srebra, pięknie, czyli jednak uda się zrobić ten. Chyba, że... Dobra, szybki check, co jest mi potrzebne do tej. Stanowisko. Diament, o kurde, to musiałbym zejść do tamtych jaskiń. Ładowarka ogniw. O proszę, akurat rubin jest mi potrzebny, to dobrze, że sobie go zebrałem. Przypnę to sobie. Ładowarkę baterii już mamy. Coś tu jeszcze się znajdzie. To już było. Stacja dokująca. Ołów i sztaba tytanu. No, tytanu mam trochę. Sterownia skanująca. No, tak na wszelki sobie dopnę. Okej, to jest wszystko, czego potrzebuję. Dobra. Lecę tam. Tu mam co? Wapno. Miedź. Tytan. No, też się przyda. Zawsze nadmiar będę mógł wykorzystać do zrobienia sztaby. Dobra, gdzieś tutaj są ukryte... Ukryte to jest dużo powiedziane. Gdzieś tutaj mogą być te łupki. Potrzebuję jednej wychodni łupku z diamentem w sobie. Ej, do góry! Jezus Maria, zaraz mi się Steamów rozwali! Congratulations, you played yourself. No! Zajebiście! Brawo ja! Boże, grzmot, zablokowałem się o ten cholerny stalagmit, no! Super, gdzie było wyjście, tam jest wyjście. No i tyle było z podróżowania. Super. Drugi Simo, który rozwaliłem. Wróć, nie. Pierwszy, który rozwaliłem przez własną głupotę, a drugi, który został w ogóle zniszczony. Jest co? Lit. No, litu na razie aż nie potrzebuję w dużych ilościach. Ja muszę uważać. Jak mogę gdzieś tu zgarnąć te wychodnie łupku z diamentem, to bardzo chętnie. O, jest łupek. W nim lit, no kurde. O, chyba kolejny łupek. Tak. Jest diament, bardzo ładnie. To mnie zadowala. Teraz pieprzam stąd, póki mam jeszcze tlen. Miedziany przewód, dwa miedziane przewody. O Boże, Boże. No nic, czyli jednak sterowni nie zbudujemy w tym odcinku. Dobra, czyli sterownię bym mógł sobie odpiąć. Tylko to chyba muszę zrobić w schematach. Odepnij sterownię. No i proszę, do sterowni coś się dodało. Do stanowiska modyfikacyjnego. A jest ta lekka butla. Sztabka plastali. Lekka butla zwiększonej pojemności. A jaka różnica? Bo ja mam co? Ja mam wysokopojemnościową. Oj, tu zużywa to moją butlę. Okej, czyli będzie warto to chyba wziąć. Sztabka plastali. Kurde, nie wiem, czy mogę to zrobić teraz. Aha, a to kiedy się pojawiło? Baza danych. Kurde, muszę się w kolejnym odcinku bazy danych sobie przejrzeć, naprawdę. Ja cały czas szukałem łaziwę, poważnie. Jeszcze te flary. Ale nie, to nie no, flary akurat są spoko. Dobra, zestaw elektryczny. Zestaw elektryczny, to potrzebuje te korale z zewnątrz. Ładnie. Moduł głębokościowy cyklopa Mark II. Sztabka plastali, bateria... O, bateria i nóż, okej. Okay. I wysokowydajnościowe płetwy.
Lit, tytan, płetwy i guma silikonowa. Zwiększa prędkość pływania. Ciekawe. No dobra, dobra. To czekaj, to tak, wyjmijmy sobie te baterie i te baterie. Te dwie sobie zabiorę. Ta jedna w sumie niech tu jest dalej. Jedno, nie to, tylko to. Dobrze, teraz poproszę o moje ogniwo energetyczne. Tutaj nie. Płetwy już mam na sobie. Dobra, tu na razie nic nie zrobię. Połów teraz proszę. Tak, chyba nie tutaj. Tutaj potrzebowałem czegoś? Złota tylko. 2 sztuk. Lit potrzebuje 1. Ołów cały zabieram. Proszę. A, to już tamto mogę odpiąć w sumie. O, dobra. Myślałem, że to jakoś tak odepnę, ale szybko mnie tego przyniosło. To nawet na podobne wychodzi. Dobra, ten zaawansowany już mogę zrobić? Mogę. Zaawansowany zestaw elektryczny. Dziękować. I zaraz obok machniemy sobie ładowarkę ogniw. No jeszcze tutaj, ale to za chwilkę. Ładowarka ogniw. Tutaj jest. Sporo miejsca to zajmuje. I tylko 2 ogniwa mogę naraz ładować, no ale... No, jest to raczej warte wykorzystania tego w taki sposób. Szkło, szkło, szkło. Jeszcze szkło jest mi potrzebne. Nie, nie, nie chcę Szkło. Chcę użyć. Po chwili wracaj na miejsce. Chcę użyć, a nie się wydurniać. 2 sztuki szkła. Dobra, stać mnie już na Simofa. Ładowarkę ogniw już też mogę sobie. Serio muszę wejść do schematów? Też sobie już mogę odpiąć. Czyli potrzebuję jeszcze 2 sztab tytanu. I tutaj. Tu jest tytan. 1 sztabę mam tu. I mam 2, czyli... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I mam kolejną sztabę tytanu. Czyli już będzie mnie stać na wszystko. Dobra. Go. Gdzie by postawić teraz te rozszerzenie? Myślę, że jakoś tutaj mogę to postawić. Prędzej czy później i tak się tego pozbędę, nie? W sensie pozbędę, bo to po prostu dam gdzie indziej. Jezu, duże to jest. Co ci nie pasuje? Dobra, widzę, muszę sekcję jeszcze zrobić dodatkowo. Aha. Ciekawe. Nawet bardzo. Czekaj, tutaj mam generator. Czyli muszę stąd tę sekcję pociągnąć. Co ci nie pasuje w tym, no? Jesus! Serio, aż tak głupim miejscu tą bazę sobie ustawiłem? Jak to rozwiązać teraz, no? Dobra, spróbuję to postawić może...
po prostu. Okej, okay, to jest... Nie wiem, czy liczone razem, czy osobno. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Ano. Czy ma coś tutaj dodatkowo jeszcze? Co bym chciał zrobić? Niech tak patrzę, to chyba nie bardzo. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Okej. Dobra, nie wiem, czy by nie przenieść tej bazy teraz całkowicie. A bynajmniej na tyle, żebym mógł sobie korzystać z tej tej całej sekcji, nie? Tylko żeby to zrobić, to będę musiał całą tą bazę rozebrać. Dobra. Rozbierzmy tę ładowarkę. Ale myślę, że kolejny to będzie taki tylko typowo do przeglądania PDA, no bo wreszcie trzeba to w końcu zrobić, nie? Całą tę wiedzę uporządkować w Ełbie. Dobra, dawać mi Simofa numer 3. Trzeci będzie ostatnim. Jest chyba po prostu... Ej, albo wiecie co? Albo w ogóle to gdzieś... Dam tutaj, na te głębsze wody. Tutaj to gdzieś przestawię. No, to będzie chyba wiele lepszy pomysł, mam wrażenie. No dobra. A więc mnie czeka... Demolka, przynoszenie i tak dalej. No a my widzimy się w następnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. Ode mnie to tyle. Do usłyszenia.